Nie wiem, czy tak wyobrażaliśmy sobie naszą przygodę z Superligą, z powrotem do tej Superligi, ale aktualnie nasza sytuacja w tejże czwartej Superlidze jest po prostu opłakana, no i tak to wygląda. Na 20. miejscu aktualnie nasza ekipa, złożona wyłącznie z Polaków. Mamy 3 zwycięstwa, 3 remisy i aż 8 porażek na koncie. Pod nami tylko wszystkie ekstraklasowe zespoły i Monza. Przed nami wiele, 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 wiele drużyn, bo aż 19. Zajmujemy dopiero 20. miejsce. To jest oczywiście kolejny odcinek Polska Górą na kanale Nexion Games. Dzień dobry, drodzy widzowie, witam się z wami niezwykle serdecznie i na samym starcie mogę was poprosić o zostawienie kciuka w górę, jeżeli ten odcinek się wam spodobał i ta seria się wam podoba. A teraz, nie ma co chyba zbędnie przedłużać, tylko musimy rzucić okiem na kalendarz, musimy spojrzeć na te nadchodzące dni, bo to będzie niezwykle istotne dla nas. Z Hoffenheim przegraliśmy. Przed nami starcie z Al Nasser, z Szachtarem Donieck, później Monza, Fenerbahce, Inter Miami i Besiktas. No i rok zwieńczymy jeszcze tymi pojedynkami, więc na dobrą sprawę jedyne zespoły, z którymi teoretycznie są w naszym zasięgu, no to jest Monza, z którą zmierzymy się dopiero na początku listopada. Pytanie, czy my do tego początku listopada to nie zostaniemy zwolnieni. Świetnie, że nacisnąłem zamiast X-a, żeby zapauzować symulację, to kółko, w związku z tym przesymulowałem mecz z Al Nasser, więc na zobaczenie Cristiano Ronaldo ponownie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. My natomiast mamy całą masę informacji teraz, mianowicie Małysz wydaje się nie być w dobrej formie. Zawieszony już nie jest Tadeusz Norek, sugestia w kwestii wyboru kapitana, nowe zawody i tak dalej, nowe wybory. To wszystko możemy sobie zarchiwizować, żeby nam to po prostu nie zajmowało głowy niepotrzebnie i zbędnie. I możemy teraz otrzymać informację od Pawła Jaroszyńskiego, który sugeruje, że powinien grać więcej, że chce grać więcej. My natomiast zagramy sobie teraz z Szachtarem Donieck. Z Szachtarem Donieck, który to aktualnie jest na miejscu... którym? To jest bardzo dobre pytanie. Czekajcie, zagramy sobie, tylko najpierw sprawdźmy w raporcie. Szachtar Donieck jest na miejscu 17. I też radzi sobie tak mocno średnio. Jeżeli chodzi o ich skład, czy mamy tutaj kogoś, kogo moglibyśmy sobie wziąć pod lupę? Raczej nie. Możemy z kolei pod lupę zdecydowanie wziąć naszą drużynę. Drużynę, w której to znajduje się Robert Lewandowski, który ostatnio faktycznie się przebudził, ale nadal moim zdaniem daje temu zespołowi zdecydowanie mniej niż zakładałem, że dawać będzie. Gwiazdą jest Adam Małysz pod kątem strzelania bramek. Jeżeli chodzi o ofensywę, tutaj szał robi także Kun czy Piotrowski, ale no Robert Lewandowski powinien teraz faktycznie stanąć na wysokości zadania. Czy tak się stanie? O tym przekonamy się już za chwil parę. Remis 1-1, no i chyba ta mowa cała przyniosła efekt, bo w końcu Robert Lewandowski trafił. Grzesik zmienił Rzeźwickiego, Struski, Piotrowskiego, a Adamski i Małysza. Tym samym remis wywalczony na wyjeździe z Szachtarem Donieck. Nie będziemy darowanemu remisowi zaglądać w zęby, bo nie o to chodzi. Absolutnie. Najważniejsze jest dla nas to, że udało się nam zgarnąć w końcu jakieś punkty, ale od zwycięstwa ostatniego minęło sporo czasu i to był pojedynek wygrany z Lechem Poznań. Teraz przed nami długa, długa przerwa reprezentacyjna i potem starcie z Moncą, w którym to wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie... O, tu jakaś oferta, proszę bardzo, tak, akceptujemy jedną, drugą, trzecią, czwartą, proszę bardzo. Chcemy jak najszybciej pozbyć się tych piłkarzy. Patryk Kun rozwinął się o jeden punkt overalla w górę, ale tym samym rozwinął się już do granic w sumie swoich możliwości. A to szkoda. Jeżeli chodzi o piłkarzy w naszej drużynie i o to, jak się rozwijają, jaki progres ewentualnie zaliczają, no to na pewno progres zaliczył tutaj i Norek, i Małysz. Pudzianowski także, Rogalewicz jako tako, Kuba Piotrowski. No dobrze, no powoli lecimy w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Mamy kolejny raport dotyczący oczywiście potencjalnych nowych zawodników i juniorów, więc rzućmy okiem na tenże raport i zobaczmy. Patryk Malinowski, 2 miliony wartości Patryka Malinowskiego i do tego jeszcze Bartek Kowalczyk prawie milion, Jacek Baran możemy też go wziąć pod uwagę i Kamila Kowalczyka również i Maxa Bonka również, ale tu jest jedna gwiazda i to jest naprawdę przepotężnie wyglądający junior, dlatego teraz zaglądając do szkółki juniorów już widzę, czy to jest Krystian Krupa? Nie, to jest Patryk Malinowski, który moim zdaniem
raczej nie jest środkowym obrońcą. Jeżeli już, to bliżej mu zdecydowanie do lewej obrony, ale pytanie, czy to nie jest zawodnik, który chciałby gdzieś grać w środku pola, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Patryk Malinowski to jest zdecydowanie zawodnik, który na lewej obronie by chciał grać. To oznacza, że to jest pozycja zagrożona. Zagroził trochę pozycji Nataniela Dudziaka, który zajmuje tę pozycję na co dzień. Tu z kolei Jacek Baran, zawodnik, który wydaje mi się, że chyba jest w miarę na dobrej pozycji dla siebie ustawiony. Być może ewentualnie moglibyśmy przerobić go też na bocznego pomocnika albo środkowego pomocnika ofensywnego. Możemy mu spróbować, albo i wiecie co, dobra, nie ma co tutaj przekombinowywać. Zostawmy go sobie na tej pozycji, dajmy go na lewą pomoc. Kolejna z propozycji, jaka się tutaj pojawiła, to jest Kamil Kowalczyk. Dobry dribbling, dobre tempo. Kamil Kowalczyk jest zdecydowanie na swojej pozycji. Kolejny jest Bartek Kowalczyk. Tutaj z kolei świetne strzelanie, świetne tempo, fizyczność, dribbling. Wydaje mi się, że to może być albo skrzydło, albo nawet napastnik, który nie będzie bał się wchodzić w jakieś zejście na skrzydło, czy wdać się w jakiś dribbling i pojedynek jeden na jeden. Max Bąk. Ogromny potencjał, świetna fizyka, świetne tempo. Wydaje mi się, że Max Bąk jest chyba raczej na dobrej dla siebie pozycji. Pytanie, czy ewentualnie nie mógłby też być lewym obrońcą. Możemy spróbować mu zagwarantować taki rozwój. Najwyżej go cofniemy z powrotem na środek obrony. To nie ma absolutnie żadnego z tym problemu. Zatem teraz w czacie z zawodnikami Paweł Jaroszyński po raz kolejny tutaj mówi, że żałuje, że nie zagrał, albo że jeżeli zagrał, to też zagrał słabo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drużyna, jak widzicie, powoli zmierza tak już całościowo w kierunku 70 punktów overalla. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, których obserwujemy, oczywiście, no to tak się prezentuje ich progres, albo progres żaden, w zależności od tego, na jakiego piłkarza patrzymy. Na pewno analizujemy dokładnie i dogłębnie sytuację Karola Krawczyka i myślę, że warto byłoby ten transfer prędzej czy później dopiąć, żeby Karol Krawczyk faktycznie znalazł się w jednej drużynie ze swoim serdecznym przyjacielem z młodzieńczych lat, Tadeuszem Norkiem. A teraz nasza ekipa spadła na 22 miejsce, wyprzedził nas Raków, wyprzedziła nas Monca właśnie, z którą teraz będziemy grać. I odzywa się do nas nawet nasz kapitan, czyli Robert Lewandowski, a to jest akurat komunikat, który musimy wziąć pod uwagę. Podziękujmy Robertowi, że dał nam znać, że nastroje w drużynie są nie takie. I teraz ruszmy na starcie z Moncą. Gramy u siebie, gramy na swoim terenie. I czy możemy wprowadzić tutaj jakieś zmiany? Niektórzy piłkarze, z tego co widzę, to coś nie w sosie. Nie do końca zadowolony ze swojej aktualnej pozycji w składzie był Jaroszyński, więc dostanie szansę teraz od pierwszej minuty. Czy kogoś jeszcze możemy tutaj wprowadzić? Może na ławkę rezerwowych? Niech to będzie Rózga w miejsce Struskiego i Kowalczyk może zagrać tutaj od pierwszej minuty w miejsce Kuna. I tym samym, taką ekipą, jaką widzicie tutaj, ruszymy na tenże pojedynek, gdzie zagramy sobie z Moncą. Ale wiecie co? Tak mi się wydaje, że może zanim pojedynki z Moncą, zanim na dobre skupimy się na tym pojedynku, chociaż w sumie, wiecie co, niech będzie mecz z Moncą i później się zajmiemy czymkolwiek innym. Na razie Linety, Piotrowski. Dlaczegoż tutaj taki rezon bardzo dziwny, jeżeli chodzi o dźwięk? Nie mam pojęcia. W każdym razie przy piłce Rzeźwicki, poluje ją powolutku, oddaje do Helika. Jaroszyński. Teraz Jaroszyński do Piotrowskiego. Zagranie do Kowalczyka. Kowalczyk w polu. Jezu Chryste, przecież to jest rzut karny. Rzut karny, który mam nadzieję, że będzie egzekwował Robert Lewandowski. No bo to było w polu karnym, panie sędzio, prawda? Oczywiście, że tak. I teraz Robert Lewandowski oceniony na 98 punktów overalla. Stoi przed szansą wyprowadzenia nas. I tak jest, od słupka Robert trafia, celebruje cały PGE Narodowy. Mamy prowadzenie z Moncą w bardzo ważnym meczu, który być może będzie dla nas tym momentem, w którym coś się przechyli w końcu na naszą korzyść. Szala się przechyli nieznacznie w stronę ekipy złożonej wyłącznie z Polaków. Robert Lewandowski, 5. gol w 16 meczach. Być może faktycznie teraz nastąpi jakieś przebudzenie ze strony kapitana reprezentacji Polski i naszej drużyny oczywiście. Tymczasem Maldini, Colombo, Pudzianowski bardzo dobrze zastawił się tutaj, Gagliardini,
Zwoliński, tam w prawym górnym rogu mieliśmy komunikat, że wyprowadził Raków na prowadzenie w starciu z Celticiem Glasgow, tymczasem Rzeźwicki, dobry przechwyt i do Tadeusza Norka, Norek Tadeusz przez Piotrowskiego, Piotrowski ma Kowalskiego na skrzydle, decyduje się jednak, a jednak do Kowalczyka, przepraszam, myślałem, że wypuści ostatecznie Roberta Lewandowskiego, zdecydował się jednak na Kowalczyka, tymczasem Maldini. Ruszają lewą stroną zawodnicy Moncy, Colombo, Maldini prosto w Rogalewicza. No tutaj mieliśmy sporo, sporo szczęścia, że to trafiło prosto w Rogalewicza. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że bardziej zawinili tutaj, niż popisali się jakąś kapitalną interwencją nasi obrońcy. Tymczasem Helik, Jaroszyński, mamy tę futbolówkę. Jaroszyński na razie gra całkiem nieźle. A teraz Rzeźwicki. Jezus Maria, to akurat, no, myślę, że nazwisko piłkarza zobowiązuje. Sam siebie przedryblował. No i jeszcze fatalny przechwyt teraz piłki, raczej fatalna strata, gol, no. Nie można popełniać takich błędów. Nie można popełniać takich błędów w sytuacji, w której tracimy tę piłkę w tak banalny sposób. Nie można czegoś takiego robić. Remis 1-1. Nie nacieszyliśmy się tym prowadzeniem zbyt długo. Najgorsze jest to, że po indywidualnych błędach po prostu. Tymczasem Karol Linetti do Piotrowskiego. Piotrowski, no i po raz kolejny podaje nie wiadomo właściwie do kogo i w którą stronę. Maldini. Colombo. Helik bardzo dobrze się zastawił. Tadeusz Norek. Piotrowski. No i niech mi ktoś wyjaśni. Do kogo? W którą stronę? Dlaczego tam? Dlaczego w taki sposób? Dlaczego tak beznadziejnie? Ja bym z chęcią poznał odpowiedzi na któreś z tych pytań, aczkolwiek... No, ja nie jestem w stanie poznać, chyba że wy. Jaroszyński. Kolpani. Gagliardini. No i podanie piłki nie wiadomo właściwie do kogo, nie wiadomo do kogo też strzał. A Jezu, powiem wam, że ciężary raczej się zapowiadają. Być może powinniśmy jednak interweniować, być może powinniśmy jednak przeprowadzić właśnie w tym odcinku tak zwany eksperyment, bo bez tego może być ciężko. Wydaje mi się, że mogą być ciężary, jeżeli nie dokonalibyśmy takiej decyzji. I wiecie co? Ja chyba w tym momencie podejmę decyzję o bardzo ważnym komunikacie. Przede wszystkim symulujemy do końca mecz z Moncą, przegrywamy sromotnie 1-3 i to jest właśnie moment, w którym chciałbym wam podać komunikat generalny. Najmocniej przepraszam państwa, ale chciałbym przerwać, bo nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio w Lidze Mistrzów wydarzyły się takie trochę galaktyczne mecze, prawda? No, STS, czyli oficjalny partner naszego kanału, też oglądał, śledził i z tej okazji przygotował limitowaną akcję specjalną. Mianowicie rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Nexium, możecie otrzymać aż 200 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny z golem w dowolnym spotkaniu Ligi Mistrzów 16 albo 17 kwietnia. Czyli oczywiście mówimy o meczach rewanżowych. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie albo w karcie. Pamiętajcie o kodzie Nexium. Pamiętajcie także, że oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. Najmocniej... Abstrahując od tego komunikatu, to chciałbym zaproponować rozwiązanie bardzo proste. Mianowicie, moi drodzy, rozwiązanie, w którym to naszym zadaniem będzie wspierać ten zespół aktywnie. Tak jak to możemy robić. Tak jak staramy się to robić przynajmniej. Zapewne domyślacie się, o co chodzi, ale wydaje mi się, że chyba lepiej będzie, jak po prostu to pokażę. Przed nami mecz, w którym zagramy z Fenerbahce. Przed nami bardzo ważne starcie, w którym to jeszcze dodatkowo, co jest dla mnie absolutnie kuriozalne, brak Roberta Lewandowskiego, który nie został powołany, który z jakichś powodów nie został powołany do reprezentacji Polski. Powołany został Adam Małysz, powołany został Linetti. Czy ja dobrze rozumiem, że ja teraz nie będę w stanie... No tak, nie mogę oczywiście tego zrobić w taki sposób, więc najmocniej przepraszam. Moi drodzy, zapytacie, o co mi chodzi, to ja to zrobię w taki sposób. Tak będzie chyba najprościej.
bo wydaje mi się, że bez ingerencji, bez powrotu tych odcinków, których próbuję złapać pada i pokazać, że coś mi wyjdzie, to ciężko tu będzie. Będzie bardzo ciężko. A na zasadzie najlepszych akcji, a może na zasadzie zarówno akcji obronnych, jak i ofensywnych, może się uda nam coś jednak zdziałać. Tymczasem, Piotrowski, ja tam widzę Małysza u góry i może teraz w końcu odzyskamy troszeczkę wiatru, nabierzemy, albo odzyskamy. Tymczasem to Rózga, a nie Piotrowski, ale może teraz Robert Lewandowski przejął tę piłkę. Robert Lewandowski, gol! Ależ to zrobił Polak! Ależ on ma czutkę! No i chyba faktycznie w tym momencie możemy się przyglądać taktycznie w momencie, w którym robimy coś bardziej na zasadzie mimo wszystko realnego, chociaż wiadomo, że w sytuacji, w której wykorzystujemy taki koncept jak ratunek Schalke, no to niewiele ma to wspólnego do końca z realnym odzwierciedleniem sytuacji danej drużyny, ale chyba tu, kiedy zaginamy czasoprzestrzeń i tworzymy po prostu inne uniwersum, warto jednak, żebyśmy wkraczali. Bo chyba faktycznie dzięki temu raz, będziemy się lepiej bawić. Dwa, mamy szansę uzyskać jakieś sensowne wyniki, no bo w innym przypadku może być naprawdę ciężko. Tymczasem Kun, tam na drugą stronę trzeba zagrać, podłączyć do tego Rzeźwickiego. Rzeźwicki, artysta, kombinator i strata piłki w bardzo prosty sposób. Powiedzcie... No ale no nie możecie mi tak pluć w mordę, że... mamy trzy akcje, jest 0-0, 0-0, strzelamy, jest 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, nagle jest symulacja i się okazuje, że Fenerbahce wygrywa z nami 3-1, to jest trochę nieładnie z waszej strony. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale może z waszej perspektywy wygląda to trochę inaczej. Jezus Maria, strasznie się przestraszyłem, że dostaliśmy właśnie komunikat, że zostaliśmy zwolnieni, bo jest zaskakująco... U matko boska, ile juniorów gotowych do zmiany pozycji. Dobrze, rzućmy na to okiem. Malinowski, pach, lewy obrońca. Aj, myślałem, szczerze mówiąc, i on myślał, że to będzie lepszy. Że to będzie lepszy strzał z tą zmianą na lewą obronę. Tak się jednak nie stało. Mimo to, na lewą obronę możemy zmienić także Maxa Bąka. I to też był taki sobie wybór. Ale Patryka Malinowskiego... Myślę, że można nawet by do tego składu seniorskiego wrzucić. Od razu. Max Bąk natomiast... Niech się rozwija w swoim czasie. No i ostatni, Jacek Baran. Po zmianie na lewą pomoc zyskał zabójczo, aż 1 punkt overalla więcej. Nie jest to może jakaś nieprawdopodobna liczba punktów, ale coś tam się zgadza. No dobrze, Marek Baran to też zawodnik, którego by trzeba było obserwować. My natomiast przejdziemy teraz do starcia z Interem Miami. I oczywiście w Interze Miami... Gdzie jest, przepraszam, Leo Messi? A, Messi jest na ławce rezerwowych razem z Luisem Suarezem. No dobrze, czego nie rozumieć, ale Inter Miami, patrzcie jak sobie radzą. Popatrzcie jak sobie pięknie radzą. Niesamowita forma, 5 porażek z rzędu, to nawet na mnie idzie aż tak źle. No to z całym szacunkiem, wydaje mi się, że właśnie to jest moment, na który czekaliśmy. I wykorzystamy sobie najlepsze akcje. I tak, niech zastąpią to automatycznie, najważniejsze jest dla mnie to, żeby Robert Lewandowski grał. Żebyśmy w defensywie mieli Mariusza Pudzianowskiego, który jest prezentowany teraz. Robert Lewandowski, zdobywca 3 bramek w ostatnich 3 meczach. Powinniśmy na swoim terenie, na PGE Narodowym, spróbować jakoś się przeciwstawić Interowi Miami, który z cholera wie jakiego powodu gra bez Lionela Messiego. Tymczasem 19 minuta i Robert Lewandowski, no to musi być gol. Robert, tak jest, to musiała być bramka i tak też się stało. Nie było innej możliwości, żeby Robert w tej sytuacji się nie pomylił. Otwieramy wynik, wykorzystaliśmy tę naszą sytuację i teraz mamy kontrę. Martyniuk ma piłkę. Martyniuk, proszę cię, tam na dole widzę, że jest puszczony prawą stroną. Lewicki to jest. Dobrze, to niech będzie Lewicki, ale Robert, proszę, pokaż się z przodu. Gdzie jest Robert Lewandowski? Nie ma Roberta Lewandowskiego. Może Lewicki, doszedkuje do niego. Jezus Maria, co za cross! Dobra, Kun, opanuj to. Ja pierdzi, ale zgasił tę piłkę. Widzieliście to? Wcale mu futbolówka nie odskoczyła na 4 km do przodu. Przypominam, że teraz gramy na zasadzie najlepszych akcji, a nie tylko ataków, więc powinniśmy mieć okazję zachować się dobrze i w defensywie, i w ofensywie, jakby powiedział trener Adam Nawałka. Tymczasem Kun. Dobrze, do Piotrowskiego. Piotrowski przedłuża do Dudziaka. Dudziak na drugą stronę. Lewicki. Chyba nic z tego nie będzie. Jezus Maria, jeszcze Zenon Martyniuk się gdzieś tam nadstawił. Tymczasem teraz atak Interu Miami. A ja nadal nie widzę tutaj gdzieś Lionela Messiego, co jest dla mnie zaskakujące, prawdę mówiąc. Co ty...
No dobrze, dobrze, jest bardzo dobrze. Świetnie się zachowali w defensywie, jest kapitalnie. A my teraz mamy kolejny indywidualny rajd Roberta Lewandowskiego. No to jeżeli będziemy mieli więcej takich indywidualnych rajdów, to raczej jakoś specjalnie o rezultaty w tych meczach się nie powinniśmy martwić. Jednak to jest chłop, który ma 98 punktów overalla. Inter Miami, rzut wolny w 64 minucie. Wydaje mi się, moi drodzy, że ja chyba naprawdę znalazłem sposób na tę serię teraz. Dajcie znać, czy wam się to będzie teraz lepiej oglądać, czy wam się to lepiej ogląda, czy czujecie teraz troszeczkę większą czutkę, czy też nie, bo mi się wydaje, że tak. A teraz kampania, bardzo dobrze, Pudzianowski przerwał to, teraz Inter Miami, długie dośrodkowanie, tam spróbujemy to zaasekurować którymkolwiek z naszych zawodników, czy to się uda, czy też nie. Jest tam głęboko Piotrowski, wycofany i Piotrowski, proszę cię, wybij Piotrowski, wybij, tak jest, i Kun, wybijamy tę piłkę i koniec. Chcecie mi powiedzieć, że wygrywamy mecz w piłkę nożną? Tak! Polska górą wygrywa 2-0 z ekipą Lionela Messiego. Pokonujemy Inter Miami. I uwaga, czy teraz ruszy maszyna? Ja nie gwarantuję tego, jakby co, ja sam się zastanawiam, czy teraz ruszy maszyna, czy nie. Ja wiem, że teraz gramy w drugiej rundzie FA Cup z Ferencvarosem. Świetnie, to fajnie by było, jakby jednak wrócił do nas cały nasz podstawowy skład, jakby panowie się troszeczkę podregenerowali, nie? W sensie z reprezentacji jakby wrócili tacy bardziej wypoczęci, czy też mniej. Dudziak, co ty taki zmęczony jesteś? Helik tak samo, to po tej reprezentacji oni tacy wymęczeni oddychają już rękawami. No dobrze, niech oddychają rękawami, byleby to się okazało być skuteczną metodą. Jedziemy teraz, nie no, gramy teoretycznie znowu u siebie, no to dobrze. 6 wiadomości nowych. Piotrowski wydaje się być nie do końca i Jakub Piotrowski, no fajnie, że się rozwinął o jeden punkt overalla, ale osiągnął już szczyt swoich możliwości, nie na mojej zmianie. Naszym zadaniem jest teraz przekonać Piotrowskiego, że to nie koniec, że on jest w stanie dać z siebie jeszcze więcej. Ferencvaros, czy u nich możemy zaobserwować jakiegokolwiek interesującego nas Polaka? No nie. Ale Ferencvaros to jest z pewnością zespół, który, no sami widzimy, jak w czwartej Superlidze sobie radzi, więc trzeba mieć do nich szacunek. Na lewej stronie, uwaga, uwaga, wielki debiut, równie wielkiego. A dajmy tego Malinowskiego, niech będzie ten Malinowski. Jaroszyński trochę nie w sosie, no ale no zdarza się i tak. Dudziaka damy sobie na ławkę rezerwowych. Grzesik też jakiś taki troszeczkę bym powiedział rozzłoszczony. Struski, dawaj jako SPO tutaj, będziesz takim dyrygentem troszeczkę w ofensywie. I czy Grzesika możemy... Grzesika sobie zaplanujemy tutaj ewentualnie. Mam nadzieję, że komputer weźmie to pod uwagę. Zagrajmy znowu na zasadzie najlepszych akcji, bo ja myślę, że no przynajmniej patrząc po rezultacie meczu z Interem Miami, że to wyszło po prostu nam na dobre. I jeżeli w taki sposób będziemy w stanie się przeciwstawić tym dobrym zespołom, no wiadomo, no nie zawsze, to też nie chciałbym, żeby nagle się okazało, że będziemy wygrywać każdy mecz. Akurat ten chciałbym wygrać. Ale no rozumiecie, o co mi chodzi. Małysz, Jezus Maria, dlaczego my bronimy? Zaczynamy od akcji Ferencvarosu. Pudzianowski, ale on jest wielki! Czemu? Co się stało? Że niby Pudzianowski tu faulował. To powiem wam, że szczerze mówiąc... O Jezus Maria, będą strzelać. Dobrze, na całe szczęście strzelili tak jakbym... Nie no, ja bym tak mocno nie uderzył piłki nawet. Nie ma szans, żebym tak kopnął mocno piłkę. Tymczasem, Kodro. Jest przy nim Rzeźwicki. Jest zaraz obok niego Helik, któryś mógłby tutaj jednego albo drugiego skasować. Rzeźwicki na razie tak mocno asekuracyjnie. Nie pamiętam tak naprawdę, kiedy ja ostatni raz grałem tak normalnie w FIFA, w sensie, że sterowałem zawodnikami, a nie ustalałem taktyki, dokonywałem zmian i tak dalej. Ale jest to, myślę, całkiem miła odmiana. Tymczasem laga Rzeźwickiego na Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, ale broni Varga, nie ma bramki. To była naprawdę stuprocentowa akcja. No mówmy, nazywajmy rzeczy po imieniu, kiedy Robert Lewandowski otrzymuje piłkę w takiej sytuacji. Tymczasem teraz Kodro, ajajajajaj, położyłem się, ale dobrze, Mariusz Pudzianowski na całe szczęście do samego końca nicko na nogach asekurował. Kolejna akcja, indywidualny rajd, Rong Cheng, tutaj jest Robert Lewandowski, nie wiem, czy ten Małysz nam ruszy w sukurs, nie jestem o tym przekonany, więc nie chcę tutaj ryzykować. Robert Lewandowski, kontrola piłki, Robert, do Małysza zagraj, Adaś leć, chciałoby się powiedzieć, może do Roberta, aj, za głęboko, szkoda, bardzo dobrze asekurował tam jeden z defensorów węgierskiego klubu i teraz właśnie Ferencvaros będzie miał okazję nam odpowiedzieć.
Czy my to zaasekuruj... Aha, no Adam Małysz zaasekurował, fajnie. A czemu oni mają cały czas... O, dobrze, stracili tę piłkę, to dobrze. To dobrze. Ferencváros, kolejny atak po ich stronie. Ej, ale... A, czekajcie, nie, to była... Czy mamy kontrę? Mamy dogrywkę. Albo koniec meczu i potrzebny będzie rewanż. Koniec meczu, potrzebny będzie rewanż. Zremisowaliśmy 0-0 z Ferencvárosem, czyli czekajcie, w tamtej akcji, w której ta piłka leciała, to ja Małyszem nie interweniowałem. Ja nacisnąłem kwadrat. A ja po prostu wybiłem piłkę. Zamiast... przeprowadzić akcję ofensywną. Dobra, zdarza się, tak? Powiem wprost, trenerze. Jaroszyński mówi, że to jest dla niego zawód straszny. Że on w ogóle... Dlaczego on nie zagrał? Rozumiem, że może być zawiedziony. Rozumiem też, że my dzięki tym naszym ostatnim ekscesom nie zajmujemy ostatniego miejsca w lidze. I teraz będziemy grać z 8 w lidze Besiktasem. Czy uda się nam dzięki temu wywalczyć pozytywny rezultat? Nie wiem. Aczkolwiek się domyślam... Ej, no i Kamil Kowalczyk też mnie zawiódł. Byłem przekonany, że Kamil Kowalczyk to będzie następny taki zawodnik, który zrobi wow. Nie zrobił wow. No niestety. Tymczasem, Słoweńcy. Tak naprawdę to nie, bo Besiktas i nasza ekipa. Jeżeli chodzi o skład Besiktasu, czy tutaj jest jakiś godny uwagi Polak? No nie widzę tutaj godnego uwagi Polaka. Widzę z kolei, że potrzebujemy 3 punktów zdobytych w tym spotkaniu. Ja bym chciał, wiecie co? Nie no, w sumie, czy chciałbym zrobić jakąś zmianę? Chyba nie. Wydaje mi się, że chyba nie. Możemy Kowalczykowi dać zagrać zamiast Kuna. I zobaczymy, czy to się okaże być jakąś moją tajną bronią, bo ja tego Kowalczyka lubię. To jest dobry chłopak. Naprawdę. On potrzebuje tylko chwili i pokaże niesamowity potencjał. Tymczasem zaczyna od środka Aboubakar i Alex Oxlade-Chamberlain. My natomiast zaczynamy od indywidualnego rajdu Roberta Lewandowskiego, ale jest przed nim od razu Colley i jego trzeba będzie jakoś minąć. Robert Lewandowski. Zastosowałem taktykę, żeby po prostu zbiec do środka, a raczej do narożnika. Robert Lewandowski ma tam Małysza. Znalazł tego Małysza. Kurde, ale chłop ma celne podania. I teraz Kowalczyk wpada w pole karne. Kowalczyk. Dawaj Kowalczyk. Aj, za daleko. Szkoda. Chciałem to zrobić spryt. Chciałem to... wykorzystać tego Roberta, żeby dać mu patelnię, tak się jednak nie udało. I teraz Linety, o Jezus Maria, no to powiem wam, że trzeba było tę piłkę opanować, trzeba było się uspokoić, ale spokojnie, musicie mi dać też chwilę. Ja muszę sobie przypomnieć po 2 latach emerytury od używania kontrolera do sterowania zawodnikami, jak się to robi. Bo ja ostatnio to sterowałem sobie Kratosem w God of War, Marstonem w Red Dead Redemption, to jak najbardziej. Tymczasem... Dudziak, szansa na dośrodkowanie. Jest to dosyć filigranowych rozmiarów zawodnik, ale ma chyba nogę ułożoną, a mamy tam przede wszystkim Pudzianowskiego, mamy tam Roberta Lewandowskiego. Próbował Adam Małysz! No to nie był najlepszy pomysł, prawdę mówiąc. Teraz odpowiedź po rzucie wolnym. Szansa dla Besiktasu. I co oni z tym zrobią? Co oni zrobią z tą piłką? Dośrodkowania Aboubakara. Jezus Maria, Rzeźwicki jak najdalej od własnej bramki. Ej, myślałem, że dadzą nam kontra... O. A, no niestety, dali kontratak, ale Besiktasowi trochę zostaliśmy oszukani. Oż w mordę. Teraz Aboubakar kontra Pudzianowski. Pudzianowski już nisko na... I Pudziano... Ale on ma spo... Uj, teraz jest kontra! Dudziak! Ale dobrze zagrał piłkę do Piotrowskiego. Raz jeszcze Dudziak. Kapitalnie podłączył Kowalczyka, ale Dudziak nie odpuszcza. Obiega cały czas skrzydłem, ale tutaj jest jeszcze Robert Lewandowski. I to była fatalna decyzja. Trzeba było puszczać tego Dudziaka, a nie do lewego podawać. Jezus Maria, Aboubakar, 60. minuta. Rzut wolny... Rzut karny! Rogalewicz czy Aboubakar? No i niestety Aboubakar, ja się rzuciłem w prawą stronę, ten bezczelnie w lewą. To może, panie sędzio, rzut karny teraz dla nas. No nie rzut karny, tylko piłka do Aboubakara. Tu już czyha z numerem 4 Mariusz Pudzianowski, ale czy my zdążymy do niego dopaść? Pudzianowski! Dobrze, kapitalna interwencja. I teraz niestety znowu atak Besiktasu. No ja rozumiem, że to jest 8 zespół, że mają zdecydowanie lepszych piłkarzy w swojej drużynie i że zazwyczaj gra raczej dostosowuje tę liczbę akcji, jaką otrzymuje jedna i druga drużyna, w zależności od tego, jaki poziom oni reprezentują, ale no powinni nam dać możliwość. Kontra! Helik. Dawaj, szybko. Kun. Przez środek. I puszczamy... No nie! Jezu! Panowie, najprostsze schematy. Podanie prostopadłe. Żeby nie podać prosto w przeciwnika. O Jezus Maria.
słupek trochę nas tutaj uratował. Linetty, okej, teraz nie kontra, teraz strata. No przegrywamy z tym Besiktasem. Prawdę mówiąc, jestem w stanie wziąć tę porażkę na siebie. Ale szczerze, szczerze, to mi się podoba. Jest fajnie. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Uważam, że to jest faktycznie sposób. Powinniśmy to praktykować w taki sposób. Właśnie. Tak mi się wydaje. Nie wiem jak wam, ale mi się tak wydaje. Raport przedmeczowy. Hoffenheim. Macie tu jakiegoś dobrego Polaka? No nie macie. No to, to jak nie macie, to, to żegnam. To przejdźmy sobie do meczu. I... co, chyba pójdziemy też. Najlepsze akcje. Zagramy sobie z Hoffenheimem. Dobrze jest! Dobrze, w sensie... nie no, jest paskudnie, jeżeli chodzi o wyniki. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ale jeżeli chodzi o feeling, jeżeli chodzi o fun, o ile nas nie zwolnią za mecz, to jest super. Aczkolwiek no nie mam pewności, czy nas zwolnią, czy nie zwolnią. Tymczasem, Pudzianowski. Pudzianowski jest przygotowany, ale nie ma co tak Pudzianowskim wychodzić wysoko. Jezus Maria, dobrze, ale widzieliście jak mądrze. Wyszliśmy wysoko Pudzianowskim i Dudziak wiedział dokładnie co chcemy zrobić. Zrobił pułapkę offside'ową. To nie tak, że po prostu nie nadążyliśmy za Weghorstem. Ale dzięki temu nie ma bramki. I może teraz kontra. Pudzianowski, no dlaczego nam nie dajecie tej... Nawet jak przyjmujemy piłkę, to powinniście nam już dać tej. Tymczasem, o Jezu, no to tutaj będą raczej ciężary, jeżeli chodzi o zaprzerwanie, zaprzestanie, przerwanie, cokolwiek zrobienie z tą akcją przeciwnika. Piotrowski, strata tej piłki, na przedpole wyrzuciliśmy Stacha, Dudziak, Dudziak bardzo dobrze położył się tam przed nim, na glebie wywalczył, ale wywalczył tę piłkę. Rzut rożny, okej, okej, ale najważniejsze, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Rogalewicz, ty bądź tam czujny. Linetty. Dobrze, i Rogalewicz, spokojnie, o to chodziło. Czy w końcu dadzą nam jakąś akcję? Nie, same długie. Bardzo ustawiony mecz. Bardzo ustawiony mecz, gra kompletnie nie daje nam szans. Mi się to nie podoba. Helik, widzieliście jaki profesor? Pudzianowski, nie, to Piotrowski, przepraszam. Ale taka podobna fryzura. Ej, dają nam cały czas prowadzić te akcje, dlaczego? Nie wiem, choć się domyślam. Dośrodkowanie na Roberta! Bauman! Co jest? To, był, to byłby samobój? Norek, Tadeusz! Jeszcze oddał strzał. Teraz mamy długie dośrodkowanie do rąk Schenk. Czy to jest piła na Kowalczyka? Piła na Kowalczyka. Kowalczyk! Ale nacisnąłem to kółko, żeby od razu strzelał z pierwszej, bo wiem, że długa piłka oznacza po prostu lagę i trzeba ładować od razu, a on to i tak przyjmował. Jeszcze dojdziemy do wprawy. Dojdziemy do wprawy, z pewnością. Tymczasem dośrodkowanie piłki w pole karne Piotrowski. Dobre warunki fizyczne. I teraz Norek Tadeusz. Nie dali nam znowu kontry. Dali nam kontry. Ale czemu nie tamtej? Byłoby jakoś tak naturalniej. No ale dobrze. Małysz, puść się tam chłopie, jakby jutra miało nie być. Robert Lewandowski. Cały czas przy piłce. Do Linettego. Rzeźwicki. Linetty środkiem, ale mamy otwarcie. Tak być. Dobra, zapuszczamy to wszystko w niepamięć. 74 minuta, indywidualny rajd Roberta Lewandowskiego. Robert, wpadnij w pole karne. Robert, wpadł w pole karne. Robert, jest gol! Wychodzimy na prowadzenie w starciu z Hoffenheimem. Tyle było tych sytuacji zmarnowanych. Ale ostatecznie Robert zrobił to, co Robert lubi i robi i potrafi najlepiej, jak się... No nie możecie to. Nie możecie mi dawać tej... cząstki radości, tylko po to, żeby ułamek sekundy później mi ją zam... Przepraszam. Ej no... Przecież się rzuciliśmy nawet w dobrą stronę. Rzuciliśmy się w dobrą stronę. Gra jest dla nas bezlitosna, moim zdaniem. I traktuje nas bardzo nieładnie. Nie wiem, czy też się tak... czy też tak to oceniacie, ale wiem, że przed nami jeszcze powtórka meczu z... No tak, bo my sobie ogarnęliśmy tutaj ten mecz z... tu, tak, a jeszcze teraz trzeba zagrać powtórkę wyjazdowego starcia z Ferencvaroszem, a zaraz się zaczyna okno transferowe, więc... Moi mili, wzmocnienia są potrzebne, bardzo. Jakie? Kogo kupić? Kto ma nam jeszcze jakkolwiek uratować ten sezon? Piszcie w sekcji komentarzy. Czy koncepcja rozgrywania tego w taki sposób się wam podoba? Piszcie w sekcji komentarzy. Czy uda się nam pokonać Ferencvaros?
Tego nie piszcie w sekcji komentarzy, bo mam nadzieję, że napisaliście już, że się nam udało i że ja po prostu to pokażę. Jedziemy... Nigdy nie byłem w sumie... w Węgrzech, nigdy. Byłem na... W sumie nie byłem na wymianie z Węgrami, tylko Węgrzy byli tutaj. Ja nie miałem okazji być ani w Budapeszcie, ale chcę na pewno zobaczyć kiedyś Budapeszt. Nati była w Budapeszcie, mówi, że piękne miasto, chociaż to zależy, czy Buda, czy Peszt. Mniejsza z tym. Nas interesuje tylko piękny wynik. Tymczasem Gojak, Nataniel Dudziak, Varga. Bardzo wysoko ustawiał. Tadeusz Norek kontra. Tadeusz Norek świetnie. Nie jest wirtuozem opanowania piłki Tadeusz Norek. Trzeba niestety to przyznać, że gdy przechodzi do indywidualnej... O matko jedyna, strzał, który broni Rogalewicz. Powiem wam, że te... No znowu, kiedy my dostaniemy rzut karny? Kiedy dostaniemy rzut karny? Broni Rogalewicz i teraz już nie ma żadnej dyskusji na temat tego, czy trafiliśmy w dobre, czy złe miejsce. I teraz jest okazja do kontry Patryka Kuna, tylko że ten ziomek ustawiony centralnie przed nami trochę mnie martwi. Tymczasem jednak Robert Lewandowski minął jednego, drugiego. Robert, nie daj się. Robert, próbuj. Tylko z kim ma Robert próbować? Helik. Jezus Maria, dlaczego my tracimy te piłki w taki sposób? Naciskam po prostu X, a te podania nie lecą tam, gdzie bym zakładał w ogóle w takim najśmielszym scenariuszu, że mogłaby polecieć ta piłka. O, to chyba będzie Rogalewicz. Ej, te akcje, długie dośrodkowania, nie wiem, z uporem maniaka je powtarza ta gra, a to nie do końca wychodzi. Tadeusz Norek ucieka tam na dole z numerem 11, Kowalczyk. Trochę się chował przed tą piłką. Tak prawdę mówiąc, nie do końca... Jezu! Ej, co jest? Dlaczego oni prowadzą? Ej, dlaczego gra ustawiła? Przecież nie strzelili bramki! Dlaczego my gramy w dziesiątkę, a oni prowadzą? No jeszcze mają dośrodkowanie w 90. Ej, no w tym momencie czuję się naprawdę oszukany. O matko boska, jeszcze Rogalewicz wychodząc z bramki postanowił się udać. Mieliśmy wybrane zarówno akcje w ofensywie, jak i w defensywie. Dlaczego zrobili tak, że oni nagle dostali bramkę znikąd? Nie wiem,